Prezydent Suwałk nie jest zadowolony z postępu prac na trwających inwestycjach drogowych w naszym mieście. Gdy patrzę na to, jak pracuje wykonawca obwodnicy, jak pracują wykonawcy u prywatnych inwestorów, to trudno przyjąć mi za uzasadnione wyjaśnienia firm, które realizują miejskie zlecenia, mówi Czesław Rękiewicz. Prezydent zwołał w sprawie prowadzonych inwestycji naradę miejskich służb. Spotkał się również z jednym z wykonawców. Tempo prac jest za słabe. Ono nie gwarantuje zachowania tego terminu podpisanego w umowie. Mówiłem otwarcie dla wykonawcy, że tutaj musi zwiększyć tempo, bo praktycznie codziennie jestem na określonym odcinku na tej budowie i widzę, co się dzieje. I spoglądając na jedną z prowadzonych inwestycji, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że wykonawca traktuje ją nie jak zadanie, a raczej jak kukułcze jajo. Na placu budowy częściej nie dzieje się nic, niż widać jakikolwiek ruch. Do rzadkości nie należą dni, kiedy nie ma żywej duszy, a czasem błąka się dwóch, trzech pracowników. Takie tłumaczenie, które ostatnio spotkałem się, że były opady deszczu i śniegu między świętami a Nowym Rokiem. Rzeczywiście jednego dnia były, mówię, tak, i to nie cały dzień. To taka chlapa przysłowiowa, deszcz ze śniegiem, ale temperatura była dodatnia. I dla jednych wykonawców nie przeszkadza prowadzić te roboty, bo widzę, co się dzieje na prywatnych inwestycjach i tam ludzie pracują, a u nas krótki termin, pieniądze unijne i nikogo nie ma na placu budowy. Wykonawca podniósł też inną kwestię. Przy każdej realizowanej większej budowie zawsze wychodzą rzeczy takie dodatkowe, nieprzewidziane i tak dalej. I to zawsze jest taki argument po stronie wykonawcy, że przecież o projekt czegoś tam nie przewidywał, trzeba było dodatkowe roboty wykonać, a te dodatkowe roboty to czas i tak dalej. Ja rozumiem, że to wszystko trzeba zrobić, jeżeli są dodatkowe roboty nie ujęte w kosztorysach, również za nie zapłacić, ale z drugiej strony też, jeżeli widzę bezczynność 2-3 tygodnie na budowie, no to później trudno mi przyjąć taką argumentację, że trzeba było dodatkowo coś tam wykonać. Był czas, żeby to wykonać. I takie właśnie argumentowanie, takie uzasadnianie tej zwłoki jest dla nas nie do przyjęcia. Prezydent nie przyjął wyjaśnień ze zrozumieniem. Kazałem przedstawić mi nowe harmonogramy realizacji i tak dalej. No, musimy cały czas trzymać rękę na pulsie i monitorować sprawę i dyscyplinować, bo widzę, że wszystko na to wskazuje, że te terminy mogą zostać niedotrzymane. Na razie obiecują, że będzie ok, ale jak będzie tak naprawdę, to życie pokaże. Podpisana z wykonawcą umowa zabezpiecza w pewnym stopniu terminowe wykonanie zleconych prac. Z tych umów wynikają pewne sankcje, czyli tutaj kary za niedotrzymanie terminów są przewidziane. Jeżeli będzie się spóźniał wykonawca, no to oczywiście tutaj będzie musiał te kary zapłacić. Jak zapewnia Czesław Rękiewicz, ratusz chce po partnersku traktować przedsiębiorstwa, które wykonują zlecone prace, ale... Wykonawcy powinni przyjąć też do wiadomości, że no nie można tak funkcjonować, że dzisiaj podpisuję umowę z określonym terminem, a jak wyjdzie, to zobaczymy, nie? No i to jest właśnie taka przypadłość, która nadal tutaj funkcjonuje. Wraz z ratuszem będziemy bacznie przyglądać się pracom na placach budów, bo zdaje się, że czasy znane z porzekadła, czy się stoi, czy się leży, już dawno powinny odejść w zapomnienie.